Nasz Pan jest wielki, cudowny jest nasz Pan. Amen. Niech Jemu będzie chwała, niech Jemu będzie cześć za wszystko, co się dzieje w zgromadzeniu. Niech Jemu będzie uwielbienie i błogosławieństwo. Chcę przez chwilę się jeszcze Wami nacieszyć, chcę się popatrzeć na Was przez chwileczkę. Ja mam dobrą pamięć wzrokową, wiecie, potem długo mi ten obraz zostaje i się cieszę tym. Chcielibyśmy czytać Słowo Boże. Otwórzcie Ewangelię Marka, 5 rozdział. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 21 wiersza. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludzi do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, patrzy mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, widząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba, i przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wiele zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca, mamę, matkę, dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię, ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli wielkie osłupienie i zachwyt, i przykazał im usilnie, aby się nikt o tym nie dowiedział, i powiedział, aby dano jej jeść. Taki może dłuższy urywek Słowa Bożego z Ewangelii. Chcę Was zachęcić, czytajcie Ewangelię. Mogę Wam powiedzieć, zareklamować o wspaniałych autorów. Jest Łukasz. Jest Łukasz, wspaniały autor Ewangelii. Czytacie Ewangelię? Pomachajcie mi rękami, jeżeli tak. Większa część tak. Ewangelię. Jest taki ewangelista Łukasz, o którym czytamy. On jest lekarzem. Świetnie zapowiadający się lekarz. Zostawił karierę, zostawił dobrze wykształcone swoje życie i za cenę tego, aby pójść za Jezusem. I kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, nie zdradzę Wam tajemnicy, ale zwróćcie uwagę, jak Łukasz opisuje wszystkie rzeczy, które się dzieją. Jako lekarz, wykształcony człowiek opisuje wydarzenia, które się dzieją. Czytajcie Ewangelię Jana, który był najmłodszy. Słowo Boże o tym nie mówi, ale prawdopodobnie było tak, że Jan był niepełnoletni, kiedy poszedł za Jezusem. Jego bracia przygarnęli go pod swoją opiekę. W dzisiejszym czasie on był jeszcze niepełnoletni. Ale tak młodziutki chłopak poszedł za Jezusem i w pewnym okresie swojego życia zaczął opisywać, co Jezus Chrystus zrobił dla niego, ale też robił dla ludzi. Czytajcie Ewangelię Jana, najlepsze księgi, najlepsze. Ja Wam powiem, od pewnego czasu, jakiegoś tam kilkunastu lat, zacząłem czytać książki, zaczęło się mi to podobać. Jak chodziłem do szkoły, to nie mogłem przeczytać tej najcieńszej lekturki, Anielki czy jakieś tam. Ale zacząłem po szkole kiedyś tam, zacząłem podobać się mi czytać książki. Powiem Wam, zawsze wracam do Ewangelii. Najlepsze, co może być, to jest Ewangelia. To jest życie. To jest coś, co do Twojego serca mówi bezpośrednio. I teraz chciałbym zachęcić Was, abyście czytali Ewangelię. Miejcie ją otwarto, kiedy przychodzisz, chwila czasu, aby spędzać nad nią czas i rozmyślać. Amen? Obiecujecie? Halleluja. To jest życie, to jest woda życia. Ale czytamy tutaj wspaniałą historię. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że nie tak dawno słyszeliśmy je tutaj na tym miejscu, tę historię. Brat Marek Tomczyński bardzo, bardzo wyraźnie i ładnie tłumaczył to Słowo Boże. Ja nie chcę jakoby podrabiać, powtarzać, ale chcę powiedzieć, że to Słowo dotyka od dłuższego czasu moje serce. Dotyka, jak bardzo Jezus Chrystus jest blisko Ciebie. Jak bardzo blisko On jest Ciebie. Tutaj, na tym miejscu dzisiaj.
Halleluja. Słuchajmy Bożego Słowa, bo kiedy słuchamy Go w duchu, to jest coś innego niż Go słyszymy tylko po prostu jak słyszeć. Można słuchać informacji, można słuchać wiadomości. Kiedy puścisz radio, to możesz słuchać wiadomości i coś tam załapiesz, ale wszystko resztę przepadnie i nawet już nie wiesz, o czym było mówione. I to nie jest to słuchanie. Ale kiedy słuchasz Słowa Bożego, kiedy Go czytasz, kiedy Go słuchasz, chcesz słuchać w duchu, to jest coś innego. Słuchanie w duchu to jest coś, co dotyka Twojego życia, co zapamiętujesz i co zaczyna działać w Twoim życiu. Co zaczynać mówić, Boże, ja wierzę w to. Ja wierzę to, co Ty napisałeś, to, co Ty powiedziałeś do mnie, to, co usłyszałem teraz. Mogę w to uwierzyć i to zaczyna działać tutaj w nas, w naszym duchu. Amen. Halleluja. I o takim słuchaniu jest. Słowo Boże mówi w Ewangelii Mateusza, mówi o tym, kiedy Pan Jezus mówi, pamiętacie takie miejsce? Kiedy mówi o sianiu, że wyszedł siewca, aby siać. I zauważcie, że najciekawsze jest to wszystko, że z tego samego worka ten siewca zabiera ziarno, z tego samego, więc ono tam nie jest dwa albo trzy sorty, nie jest tam trzy rodzaje ziarna, ale z jednego tego samego worka zabiera ziarno i rozsypuje, aby siać. I Pan Jezus mówi przykład, że to ziarno pada na glebę i ono rośnie. Każde ziarenko ma te same szanse, te same warunki. Żadne ziarenko nie ma lepiej ani gorzej, jeżeli chodzi o to, że jest nabrane i wyrzucone. Ale wiecie, tam jest powiedziane o tym, że jedno wydaje 30-krotny plon, drugi wydaje 60-krotny, a trzeci wydaje 100-krotny. Amen. I Pan Jezus potem mówi zaraz dalej, mówi o słuchaniu. Uważajcie, jak słuchacie. Dlatego, że od naszego słuchania zależy, jaki plon przyniesiemy w naszym życiu. W jakim plon przyniesie to Słowo Boże. Możemy słuchać tego samego słowa. Dzisiaj słuchamy tej samej Ewangelii, ale może być 30-krotny, 60 i 100-krotny. Nie bądźmy skromni i nie mówcie teraz, a ja to taki 30-krotny tylko, bo to taka pokora chrześcijańska. Nie, to jest egoizm. Chcę wam tę pokorę objawić. Przynieście 100-krotny plon, dlatego słuchajmy dobrze, słuchajmy z wiarą, słuchajmy uważnie, aby wykonać to, co jest powiedziane. Pan Jezus przychodzi przypływa właściwie nad brzeg, przeprawił się w łodzi na drugą stronę i zeszło się mnóstwo ludzi. Kocham te miejsca czytać, kiedy Pan Jezus przychodzi i zgromadza się mnóstwo ludzi. Ludzie pragnęli Jezusa Chrystusa słuchać. Oni Go lubieli słuchać. Oni tam, gdzie przychodzili, to wiecie, było dobre słowo było zawsze. Ale zauważcie, jak słuchali Pana Jezusa. Niektórzy przychodzili tylko po to, bo On dobrze głosił. On głosi inaczej niż w kościele. On głosi inaczej niż w synagodze. I kiedy głosi w synagodze, to też idziemy do synagogi, bo On mówi inaczej. Tak fajnie, jakoś tak mówi współcześnie. Pan Jezus mówił tak, że to trafiało do nich. Rolnicy przychodzili, On mówił o owcach. Mówił tak z życia wzięte. Przychodzili, mówił o sianiu. Kiedy przychodzili rybacy, On mówił o łowieniu ryb. On mówił z ich życia. To były przykłady, które bardzo wyraźnie do nich mówiły. I oni lubieli słuchać Go. Ale wielu ludzi właśnie przychodziło tylko po to, żeby Go posłuchać, bo było fajnie. Jak dzisiaj przyszedłeś na to miejsce? Żeby słuchać i wziąć, i żeby wykonać? Czy tylko po to, że będzie fajnie? Ja wiem, że jesteście ze mną, żeby słuchać Bożego Słowa, żeby 100-krotny plon przynieść w naszym życiu. Amen? Halleluja. I chcielibyśmy tak się słuchać. I Pan Jezus przypływa do pewnej miejscowości i dzieją się tak, jak zawsze, dzieją się niesamowite rzeczy. Ja już nie umiem tutaj stać na tym miejscu, kiedy myślę tylko o tym, kiedy myślę o Jego służbie, kiedy myślę o tym, co On robi na ziemi, co On przychodzi do tego miasteczka. I wiecie, On głosi Słowo Boże, On mówi Słowo Boże i ludzie, i rzeczy się dzieją niesamowite. Ludzie się garną do Niego, zostają uzdrawieni. I przychodzi pewien człowiek, bardzo, bardzo bliski nam obraz. Przychodzi przełożony synagogi. Powiedzmy na dzisiaj, przychodzi pastor. Pastor z któregoś miasteczka przychodzi do Jezusa Chrystusa. Wiecie, w tym domu była wielka tragedia. Córeczka, małe dziecko zachorowało. Zachorowało bardzo ciężko. Może wezwali lekarzy, na pewno wezwali lekarzy. Wezwali lekarzy, żeby pomóc temu dziecku. Żeby jakoś wyzdrowiała i żeby wróciła do życia. Ale lekarze powiedzieli już na pewno, że już się nie da nic zrobić. Ta choroba jest nieuleczalna. I oni w swojej desperacji. Ja chcę zapytać, czy ma ktoś dziecko, córeczkę albo syna w wieku mniej więcej 10, 11, 12 lat? Pomachajcie mi. Wyobrażacie sobie tę sytuację. I w tej akcie desperacji ta wierząca rodzina, pastor wraz z swoją rodziną, modlą się, szukają Boga, szukają pomocy u lekarzy, szukają wszędzie i chcą jak za wszelką cenę. Wiecie, dziecko to jest coś, co jest najważniejsze w rodzinie. Amen? Zgadzacie się, rodzice? Jesteś w stanie oddać swoje życie za dziecko. Więc
Oni za wszelką cenę chcą, żeby ta dziewczynka żyła, żeby ona się cieszyła, żeby chodziła do szkoły, chcą widzieć, jak będzie zdawać maturę, chcą widzieć, jak będzie wychodziła za mąż. To jest ich marzeniem, to jest ich marzeniem ich życia. Chcą widzieć tę dziewczynkę, chcą widzieć, jak wzrasta, chcą widzieć, jak rośnie, jak radzi sobie z życiowymi trudnościami. I to jest marzeniem rodziców. I ci rodzice mają te marzenia, ale tutaj przyszła tragedia do tej rodziny. Przyszedł wielki ból, bo to dziecko, to jest perełką w rodzinie, zaczyna się coś psuć, zaczyna się chorować. Przychodzi choroba. Wiele na tym świecie jest nieszczęścia, choroby i tragedii. Wiele jest wśród nas, nawet blisko nas. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy oni, ta rodzina, chcieli mi się trochę wczuć w te sytuacje, kiedy ta rodzina przeżywa to wszystko i wiedzą, że już nie ma nadziei, że lekarze już powiedzieli, pozamykali swoje taszki, powiedzieli tutaj już nasze warunki, nasze możliwości się skończyły, kiedy już wszystkie możliwości wyczerpane, na pewno żona mówi do męża, do tego pastora, mówi: słuchaj, słyszeliśmy o Jezusie, jest człowiek z Nazaretu, który chodzi i wszyscy, którzy są blisko Niego i są chorzy, są uzdrawiani. To jest nasza ostatnia nadzieja. To jest ostatnia deska ratunku. Tylko do Niego możemy pójść. Dlatego weź, idź, odnaleź Go, szukaj Go i On nam pomoże. Tylko On jeszcze został. Akt desperacji. I ten mężczyzna wychodzi, szuka Go tak długo, aż znajduje Jezusa Chrystusa. Halleluja. Przy tej okazji chciałbym wam coś powiedzieć. Kiedy czytałem tę Ewangelię, pierwszy raz spotkałem coś takiego, pierwszy raz zauważyłem to, że przez wszystkie Ewangelie, kiedy Jezus Chrystus chodzi po ziemi, nigdy nie zdarzyło się, że ktoś szukał Jezusa i Go nie znalazł. Nigdy. Nigdy się tak nie zdarzyło, że ktoś pomyślał o Jezusie i Go nie znalazł. Popatrzcie, gdybyśmy przewrócili tylko kartkę wstecz. Pan Jezus pojechał do pogańskiego miasta. Pojechał do miasta, gdzie w ogóle... Właściwie to nie powinien być, bo przyjechał do Izraela. On przyszedł do Izraela, urodził się dla Izraela. Ale poszedł do pogańskiego miasta, gdzie człowiek był opętany, nieszczęśliwy. Gdzie człowiek nie wiedział, co zrobić. Gdzie był odseperowany od wszystkich ludzi i sam ze sobą nie potrafił dać rady. I może ze własnej woli wiedział, jak demony nim szarpią i strasznie się zachowuje. I był odseperowany, mieszkał na odludziu, z nikim się nie spotykał. Pan Jezus usłyszał jego krzyk, usłyszał to wołanie i pewnego razu mówi do uczniów: przeprawmy się przez morze. Uczniowie pewnie zastanawiali się, no ale po co będziemy jeździć tu i tam, skoro tam mamy tłumy, tam tłumy ludzi Ciebie uwielbiają, tam tłumy ludzi Ciebie potrzebują w Nazarecie, w Judei, w Samarii, może Samaria tak na marginesie, ale powiedzmy tam po tej stronie, dlaczego jedziemy tam w tę stronę, gdzie tam praktycznie tam nie są nasi ludzie, tam nie ma naszych ludzi, ale Pan Jezus usłyszał głos wołającego człowieka. I wiecie, on dla tego jednego człowieka popłynął na drugą stronę. I chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, Boża obecność naturalnie przywołuje twoje pragnienie. Słowo Boże mówi, że kto wzywa imienia Pana Jezusa, wybawiony będzie. Amen. Dzieje apostolskie. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że nikt, kto wzywa imienia Pańskiego, kto westchnął tylko raz: Boże, jeśli jesteś, pomóż mi. Słyszymy świadectwa takich ludzi, którzy nigdy nie chodzili do kościoła, nigdy nie znali, słyszeli tylko o Bogu, ale kiedy w akcie desperacji wołają: Boże, jeżeli jesteś żywy i usłyszysz mnie w tej chwili, to pomóż mi. I Bóg przychodzi, halleluja, bo przywołuje, pragnienie przywołuje Boga, przywołuje Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus chodząc po ziemi, czytajcie, chcę wam zagadnąć, czytajcie, jeżeli mnie możecie jakoś wyprzeć z tego mojego zdania, to chciejcie to odnaleźć, ale wszędzie, gdzie Pan Jezus, gdzie była potrzeba, gdzie pragnęli Go, gdzie ktoś desperacyjnie potrzebował Jego obecności, tam Pan Jezus przyszedł, halleluja, amen. Dlatego czytajmy Ewangelię Jana, Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza, bo tam to jest napisane. Wiecie, to jest najwspanialsze, że Pan Jezus przychodzi w takie miejsca, gdzie ludzie potrzebują. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus nigdy zbytnio nie interesował się drzewami. Drzewo figa, figowe to go, ewentualnie go interesowało, kiedy był głodny, jednego razu. Pamiętacie to. Ale zbytnio poza tym drzewem figowym nigdy nie interesował się drzewami. Do czego chcę zdążyć? Pan Jezus pewnego razu przechodzi i tłumy ludzi chodzą razem z Nim, idą razem z Nim. I On w tej drodze opowiada im, tutaj uzdrawia kogoś. Tutaj ktoś jest z zeschniętą ręką, zostaje uzdrowiony, ręka zaczyna żyć. Halleluja. Pan Jezus głosi Słowo Boże, mówi: przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego pokutujcie i przychodźcie do Pana. I pewnego razu zaczyna interesować się drzewami. Uczniowie mówią:
Skąd Pan Jezus się interesuje drzewem? A on wypatruje tam w gałęziach, gdzieś tam czegoś wypatruje. On zobaczył tam Zacheusza. Halleluja. Pan Jezus nigdy nie interesował się drzewami, ale jedno drzewo było mu bardzo bliskie. Halleluja. Amen. Jedno drzewo mu było bardzo bliskie, bo na tym drzewie siedział człowiek. Człowiek niewielkiego wzrostu. Człowiek, który miał życie zrujnowane. Który był krętaczem, który był złodziejem. Który miał dosyć swojego życia i w pewnym momencie swojego życia, kiedy na zewnątrz wyglądało, że jest bogaty, że jest zamożny, że wszystko ma, czego tylko zapragnie, może mieć, nigdy nie głodował, jego dom jest bogato zastawiony. Wszystko, czego potrzebuje człowiek spełniony, on ma. Tak wyglądało jego życie. Ale w głębi duszy, w głębi serca była pustka. W głębi duszy było tęsknota i pragnienie Boga. On chciał czegoś, co by było realne, co by było rzeczywiste. On chciał czegoś, co mogłoby zmienić jego życie i zacząłby być szczęśliwy nareszcie. Wiecie, takich ludzi jest tysiące wokół nas. I Pan Jezus idąc głosi, rzeczy się niesamowite dzieją, ale jego myśli są skierowane na jednym pragnieniu. Na jednym człowieku. On patrzy się w gałęzie drzewa i mówi: Zacheuszu, właśnie do ciebie przyszedłem pod to drzewo. Właśnie chyba rozmawiałeś z Bogiem przed chwilą, bo musiałem przyjść pod to drzewo. Halleluja. I mówi: zejdź szybko, bo dzisiaj idę do ciebie do domu. Wiecie, Zacheusz, jego serce zaczęło szybciej bić. On zaczął rozumieć, że Pan Jezus usłyszał go. Że Bóg go usłyszał, że jego modlitwy gdzieś tam na kolanach, gdzie nikt nie słyszał, zostały wysłuchane. Mówi: Boże, moje życie jest straszne, moje życie jest obrzydliwe. Ludzie nie chcą ze mną mieć nic do czynienia, nie chcą mieć ze mną nic wspólnego. Ale ja do Ciebie wołam, tylko Ty możesz mi dać szczęście. I pewnego dnia się to stało, halleluja, gdy Pan Jezus przechodzi drogą. Przechodzi i mówi: Zacheuszu, dzisiaj będziemy razem siedzieć przy stole. Niektórym ludziom się to nie podobało. Wyobrażali sobie, żeby mógł lepszego człowieka wybrać. Kogoś zacniejszego. Kogoś, kto by może był chociaż trochę lepszy. Tak na zewnątrz. Ale Pan Jezus wybiera właśnie takich ludzi. Kiedy pragniesz, kiedy potrzebujesz. Niezależnie w jakim jesteś sytuacji. Niezależnie w jakim jesteś położeniu. I jak wielki jest Twój grzech. Jak słyszeliśmy, krew Jezusa Chrystusa doskonale oczyszcza każdy grzech. Każdy grzech. Halleluja. Amen. Dlatego, że Jezus Chrystus swoje życie oddał za Ciebie i za mnie. Oddał za Ciebie i za mnie. I dzisiaj możesz być oczyszczony przez Jego krew. I na wieki możesz być czysty. Halleluja. Pan Jezus przychodzi. I właśnie, kiedy pragniesz Jezusa Chrystusa, kiedy Go wołasz, kiedy w sercu, gdzie jest Twoje pragnienie, głęboko chcesz być blisko Niego, to On przychodzi do Ciebie. On przychodzi do Ciebie. I tę myśl chcę Wam powiedzieć, że On tutaj jest dzisiaj na tym miejscu, bo jest tutaj wiele pragnących serc. Halleluja. Przyszliście na to miejsce, żeby być razem z Nim, żeby dotknąć się Jego, żeby spotkać się z Nim, żeby On dotknął Twojego życia. Może Twoje życie nie wygląda tak, jakbyś chciał. I wiele razy, kiedy się modlisz, mówisz: Boże, zaczynasz od tych słów, że nie jestem w tym miejscu, gdzie powinien być. Boże, jestem grzeszny, ale dzisiaj jest dobry czas, bo Jezus Chrystus jest na tym miejscu. Halleluja. On Ciebie usłyszał i jest i mówi do Ciebie dzisiaj. I wiecie, idziemy dalej z tą historią. Ten pastor przychodzi do Jezusa Chrystusa, znalazł Jezusa, jest ucieszony i nareszcie patrzy się, jest tłum ludzi, jest nauczyciel, jest mistrz i on mówi Słowo Boże. To jest ten człowiek, to jest Jezus Chrystus. Podchodzi do Niego i oddaje Mu chwałę. Słowo Boże mówi, że podaje Mu pokłon, on daje Mu chwałę. Pastor wie, jak przyjść do Jezusa Chrystusa, prawda? Halleluja. Kiedy pastor przychodzi, nie krzyczy od razu: Boże, potrzebuję Twojej pomocy, ale najpierw oddaje chwałę. My też przychodzimy do Pana, to zawsze oddajemy naszemu Panu chwałę. I on wiedział, jak to zrobić. On prowadził kościół, prowadził zbór, więc wiedział, jak to zrobić. Kiedy spotkał Jezusa, mówi, oddał Mu pokłon i mówi: Panie, córeczka moja umiera. Przyjdź i włóż na nią ręce, aby odzyskać zdrowie i żyła. Halleluja. I pastor też wiedział, jak Pan Jezus może postąpić, żeby uzdrowiona została od razu. On wiedział, że Pan Jezus przychodzi, wkłada ręce i ludzie zostają uzdrowieni. Więc wiecie, gotową receptę daje Panu Jezusowi. Mi się podoba ten człowiek. Ja wam powiem, że on jest tak zdecydowany i tak wie, czego chce, że on nawet Panu Jezusowi mówi: przyjdź, Panie Jezu, połóż na nią ręce, a ona będzie uzdrowiona. Niesamowity człowiek, prawda? Jego wiara zaskakuje. Tak jak wiara tej kobiety, która następnie wspomnimy tylko. I on mówi: Panie Jezu, wystarczy, że przyjdzie, pójdziesz ze mną, położysz na nią ręce i będzie uzdrowiona. Wszystko resztę już nie jest nieważne. Nikt już nie może pomóc, ale Ty możesz pomóc. Halleluja. Czy jest w Twoim sercu taka wiara?
Czy jest w Twoim sercu dzisiaj taka wiara, że Panie Jezu, Ty przyjdź i dotknij mnie i będę uzdrowiony, będę zbawiony, będę uwolniony? Amen? Halleluja. I ten pastor mówi do niego. I Pan Jezus, wiecie, jemu się to podoba. W tym słowie czytamy, że jemu się to spodobało. On nie mówi, a skąd Ty wiesz, że ja chcę na przykład ręce włożyć na Twoją córkę? Ja mam inny sposób na przykład. Nie. Pan Jezus właśnie się mu podoba, ten człowiek. Ja myślę, że on go przygarnął, przytulił go do ramienia i mówi, okej, w porządku, bo jest napisane i poszedł z nim. Bardzo chętnie. Zostawił tłum i idzie z tym człowiekiem. On idzie od razu. Popatrzcie się, jak to jest bliskie i proste. Kiedy Ty mówisz, Panie Jezu, pomóż mojemu dziecku, pomóż mi, Panie Jezu, pomóż mi, to on się nie zastanawia, a ile Ty masz grzechów w swoim życiu, a co Ty masz na swoim koncie, co musisz załatwić. On w ogóle nad tym nie myśli. On idzie z Tobą. Amen? Halleluja. Co za wspaniały Pan Jezus. Jaki cudowny jest nasz Pan. Halleluja. On nigdy nie patrzy się do naszej kartoteki. On nigdy nie patrzy się do Twojego dowodu osobistego, ani On nigdy nie patrzy się na Twój życiorys. Jaki on jest długi. Ale on idzie z Tobą. Kiedy Ty przychodzisz do Niego, to on się uśmiecha i idzie z Tobą. No okej, idziemy. Halleluja. Potrzebujesz, ale ja lubię potrzeby. Ja lubię Ciebie. Kocham Ciebie. Idę z Tobą. I Pan Jezus idzie. I patrzcie się, idą ci ludzie. Idą, ale po drodze się jeszcze wiele rzeczy wydarza, bo Pan Jezus nigdy nie szedł po pustu. On po drodze załatwiał wiele rzeczy. I jeszcze pewna kobieta, która przychodzi, słyszeliśmy to kazanie, kto był, to pamięta i to było tak pięknie przedstawione. O tej kobiecie, która wydała już wszystko, którzy lekarze nie pomogli, którzy wszystkie pieniądze zabrali, ale i tak nie pomogło, a jeszcze się pogorszyło. Ja się tak zastanawiam czasami, my mamy służbę zdrowia bardzo dobrze rozwiniętą i chwała Bogu za lekarzy, chwała Bogu za służbę zdrowia, mamy się naprawdę dobrze. Ale ja się tak zastanawiam, że kiedy pracuję w moim zawodzie i coś mi nie wyjdzie albo nie dam rady naprawić, ja nie biorę za to pieniędzy. I czasami się zastanawiam, jak to jest, że zabrali wszystkie pieniądze i jeszcze się pogorszyło. Pan Jezus taki nie jest. Ja wam powiem, że Pan Jezus, kiedy przychodzi, On daje za darmo. On się ciebie nie pyta, ile masz na koncie. On się ciebie nie pyta, ile masz w portfelu. On idzie i dotyka ciebie, bo On ciebie kocha. Halleluja. Taka jest różnica między miłością, między Bogiem, Jego obecnością, a między ludźmi. Z ludźmi jest różnie, a Bóg jest zawsze miłością. Amen. Halleluja. I Pan Jezus przychodzi i podczas tego, kiedy tłumy napierają, uczniowie są zachwyceni, następny cud będzie. Tu się tak dużo dzieje i będziemy widzieć za chwilę, jak córeczka będzie uzdrowiona tego człowieka. To wiecie, Pan Jezus naraz się zaczyna oglądać i mówi, ktoś się mnie dotknął. I uczniowie zaczęli się śmiać. Mówi, Panie Jezu, przecież my praktycznie siedzimy na Ciebie. Tutaj jest taki tłum, tak się cisną wszyscy, że my praktycznie nog nie możemy przesuwać, bo jeden drugiego odepcze. A Ty mówisz, ktoś się mi dotknął. Przecież wszyscy się Ciebie dotykamy. To jest normalne. A Pan Jezus wiedział, że jedna osoba w szczególny sposób się Go dotknęła. I znowu Pan otworzył moje oczy, że to wiecie, nie dotyk. Nie to, że się dotknęła, ale że wierzyła w swoim sercu. Halleluja. Wiara. Dlaczego tak myślę? Bo Pan Jezus tutaj powiedział, córko, wiara Twoja Cię uzdrowiła. Nie to, że dotknęłaś się moich szat. To, że dotknęłaś się, to był akt wiary. Ty to, tę wiarę jakby uruchomiłaś i powiedziałaś, tylko dotknę się Go. I sam dotyk nie uzdrowił Ciebie, ale Twoja wiara Ciebie uzdrowiła. Popatrzcie, że uzdrowienie było w niej. To uzdrowienie było tutaj, kiedy słyszała świadectwo, kiedy słyszała od wielu ludzi, bo tak jest napisane, od wielu ludzi słyszała, że do Jezusa kto przychodzi, jest uzdrowiony. Kiedy ona o tym słyszała, jej wiara się budowała. Jej wiara wzrastała, wiara w niej wzrastała i mówi, Panie Jezu, ja wierzę, jak kiedy słyszę te świadectwa, kiedy słyszę to, co Ty robisz, kiedy słyszę to, co tam się dzieje na tych ulicach, kiedy trędowaci są oczyszczani, kiedy sparaliżowani stają i zostają, zaczynają chodzić, zaczynają robić rzeczy, których nie potrafili wcześniej robić. I zaczynają chodzić, biegać po ulicy, kiedy ślepy zaczyna widzieć. Kiedy ja o tym słyszę, to ja wiem, że Ty mi możesz pomóc. I wtedy wzrasta wiara. I to jest ten moment, kiedy my dzisiaj słuchamy, a Twoja wiara może wzrastać. Dlatego Was zachęcam do czytania Słowa Bożego, do słuchania Bożego Słowa, bo wtedy Twoja wiara rośnie. Wtedy wiesz, że kiedy przyjdziesz do Jezusa, to On Ci pomoże. Amen? Halleluja. Kiedy wiesz, że On Ci nie pomoże, to wtedy ani do Niego nie przyjdziesz, ani kiedy przyjdziesz, to i tak się nic nie stanie. Ale kiedy wiesz, że On Ci pomoże, że może zaradzić Twojej sytuacji, wtedy Twoja wiara wzrasta. A wiara rośnie zawsze przez słuchanie Słowa Bożego. Amen?
Dlatego jeżeli nie ma słowa, to wiara jest taka dalej, jak była mała. Halleluja. Ale kiedy zaczynamy wierzyć w Boże Słowo, ona zaczyna wzrastać. Ona zaczyna wzrastać. W pewnym momencie zaczynasz rozumieć, że to jest też dla ciebie. To nie jest tylko dla tych, którzy byli chodzili z Jezusem, ale to jest dzisiaj. Bo On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Halleluja. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Amen. Halleluja. I wiecie, i ta kobieta dotknęła się Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi, wyszła ze mnie moc. Ktoś się mnie dotknął. Halleluja. Halleluja. Chciałbym tam być w tym miejscu. I kiedy Pan Jezus mówi, kto to jest, a ona widziała, że nie da się rady ukryć, bo ewidentnie stał się cud w jej życiu, wtedy ze drżeniem i ze strachem przyznała się, że to ona. Że to ona. A Pan Jezus, popatrzcie, jaki znowu bez żadnych wyrzutów, bez żadnego jakiegoś osądzenia, bez żadnego osądu dla ludzi. Pełen miłości. Jaki On jest cudowny i wspaniały. On przychodzi i mówi, córko, wiara Twoja Cię uzdrowiła. On ją nazwał córką. Wiara Twoja Cię uzdrowiła. Czyli wypowiedział słowo, które jest najbardziej miłe do Twojego dziecka, kiedy mówisz, to jest coś, co jest najbardziej ciepłe. Coś, co jest najbliższej osobie. Córka, syn, to najbliższa osoba. I On mówi, nie jak kobieto albo niewiasto, chociaż też tak czasami Pan Jezus mówił, ale w tym momencie powiedział do niej, w tej kobiecie tak wystrachanej, tak zestraszonej, tak zatrwożonej, tak niesamowicie drżącej, On mówi, córko. Ona się poczuła, jakby była w ramionach tatusia. Ona się poczuła, ta odrzucona kobieta, ta sponiewierana, która już nie ma nic i zostało tylko czekać. A teraz jest uzdrowiona i jeszcze poczuła się jak w ramionach ojca, tatusia. Halleluja. Halleluja. Pan Jezus właśnie tak przedstawia. On nie ma poczucia winy do ciebie. On nie ma wyrzutów do ciebie. Niezależnie jak jest twoje życie. To w tym momencie to nie ma w ogóle znaczenia. Bo jest tutaj Jezus Chrystus. My ludzie patrzymy na okładki. My patrzymy często jak wygląda na zewnątrz. My patrzymy na garnitury, na koszule, my patrzymy na to, co jest na zewnątrz. Ale Jezus Chrystus nigdy nie patrzył na zewnątrz. On patrzy na twoje serce. On patrzy na ciebie. On widzi twój ból. On widzi twoje cierpienie. On widzi to, czego my nie widzimy. I On mówi, córko, do kogoś, kto jest odrzucony, kto jest Boże sierotą. On mówi do ciebie, córko. On do kogoś, kto jest z poczuciem winy i odrzuceniem, mówi, synu. Synu. Czyli najbliższa osoba, najbliższa mi osoba. I tak Pan Jezus zwrócił się do niej. Wiara Twoja Cię uzdrowiła. On jej powiedział, wiecie co On mi powiedział? Że to tutaj w Tobie Twoje uzdrowienie się stało. To nie z zewnątrz przyszło, ale to jest w Tobie. Halleluja. Bo moc Boża przeszła dla niej i uzdrowiła ją. Wiara zawsze patrzy na Boga. Wiara nigdy nie patrzy pod nogi. Wiara nigdy nie patrzy na okoliczności. Wiara nigdy nie patrzy, co się dzieje wokoło ciebie, ale wiara patrzy zawsze na Boga. Wiecie, ja wiarę, gdybym miał narysować, gdybym miał ją określić, to bym narysował takiego wesołego człowieczka, bardzo wesołego człowieczka, z dużymi oczami. Bardzo duże oczy ma wiara, wiecie? I ona ma te oczy otwarte, ale ona idzie tak jakby na oślep. Ona idzie i patrzy cały czas na Boga. Takimi dużymi, dużymi oczami. Takie wielkie powieki, duże oczy i patrzy cały czas na Boga. Taka jest wiara. Wiara nie patrzy się pod nogi. I by wydawało się, patrz się pod nogi, bo się potkniesz, bo tam są przeszkody. Ale wiara nie patrzy się pod nogi. Ona się potyka, ale patrzy na Boga. Amen? Taka jest wiara. Wiara jest dziecinna. Dziecku, kiedy powiesz, że ma iść, to on nie patrzy się, że są trzy schody i mówi, no nie dam rady, nie dam rady, no nie umiem chodzić po schodach. Ono idzie, będziesz musiał lecieć, bo się przewróci na tych schodach i ono pójdzie. Taka jest wiara. Amen? Mariusz kiwa głową, że tak jest. Jest na tym etapie, że dobrze to rozumie. Więc ucz się, Mariusz, bo to jest wiara. Halleluja. Kiedy zaczyna się kombinować głową, już jest źle. Ale trzeba się uczyć wiarą. Te duże oczy i patrzy na Boga. Wiara patrzy na Boga. To jest wspaniały obraz. Wiecie, najlepszy obraz wiary, myślę na ten moment, to jest kiedy Bóg kazał Mojżeszowi wywyższyć węża, zrobić węża na pustyni. Był taki czas, kiedy węże kąsały za grzech, za nieposłuszeństwo. Węże kąsały Izraelitów i oni umierali. Śmiercionośny jad. Oni umierali, cierpieli bardzo i umierali. I Mojżeszowi Bóg powiedział, zrób węża, wywyż go, zrób postać węża i każdy, kto będzie patrzył na tego węża, nie umrze. A kto był ukąszony, będzie uzdrowiony. I wiecie, taki prosty gest. Dzisiaj, gdyby to było zrobione,
to wszyscy by to obalili, bo przecież jesteśmy tak logiczni, tak jesteśmy wszyscy rozwinięci, a szczególnie Europa Zachodnia jest tak rozwinięta, że wszystko idzie udokumentować, wszystko idzie wyjaśnić i taka postać węża nie miałaby żadnego znaczenia, żadnego sensu, to w ogóle nie miałoby prawa istnieć, prawda? Ale Mojżeszowi Bóg powiedział na słowo, Mojżesz zrobił tak i mówi do wszystkich Izraelitów, mówi, teraz patrzcie na niego i kto będzie patrzył, nie będzie umierał, będzie uzdrowiony. I ci, którzy patrzyli rzeczywiście, przeżyli i zostali uzdrowieni. Amen? Taka jest wiara. Tylko, że wiara patrzy na Boga. W tamtym czasie mieli patrzeć na węża. A to był obraz Jezusa Chrystusa. Wiara patrzy zawsze na Boga. Wiara patrzy na Jezusa Chrystusa. Ona nigdy nie patrzy dookoła ciebie, co się dzieje, czy jeszcze boli. Ona patrzy na Jezusa. Ona patrzy na Boga. Ona zawsze patrzy tam, gdzie jest Bóg. Halleluja. Wiara zawsze jest skierowana, ma te duże oczy na Boga. I zawsze wypatruje Go. Halleluja. Tutaj na zewnątrz tutaj jeszcze są chmury, ciemne chmury, jeszcze jest burza, a wiara widzi słońce. Ja wam chcę powiedzieć, że tam nad tym niebem jest słońce. Wierzycie mi? Wierzycie? Kto wierzy, że tam jest słońce? Halleluja. Halleluja. I to jest wiara. Jesteście pełni wiary. Pełni wiary. Chociaż chciałbym wam go pokazać, ale go nie ma. Być może wyjdzie po południu, kiedy będziecie jeszcze więcej pełni wiary. Halleluja. I chciałbym powiedzieć, że to właśnie ta kobieta odkryła niesamowity dar w sobie. Bóg go wzbudził przez to, że ona zaczęła wierzyć. Że ona słyszała świadectwo i zaczęła wierzyć. I mówi, ten Jezus, który chodzi, On mi może pomóc. On mi może pomóc. To jest Bóg. To jest Bóg. Ona uwierzyła, że to jest Syn Boży. Uwierzyła i poszła i dopowiedziała, tylko się Go dotknę. I tak by mogła ogłaszać i mogłaby założyć grupę domową, mogłaby założyć kościół i powiedzieć, tylko ten, kto się dotknie Jezusa, Jego szaty, to tylko ten będzie uzdrowiony. Ale to nie będzie prawda, bo tylko ten, kto uwierzy, będzie uzdrowiony. Halleluja. Amen? Możesz się dotykać kogokolwiek. Możesz się dotykać najbardziej namaszczonych ludzi. Ale tylko wiara, która rodzi się ze słowa. Ze słowa. Halleluja. Pokochajcie słowo. Pokochajcie Jezusa Chrystusa. Spędźcie z Nim czas. Czytajcie Boże Słowo. Wgłębiajcie się i rozkoszujcie się Nim. Halleluja. I wtedy wiara rośnie. Wiara rośnie. I tą wiarą możesz dotknąć, możesz nie dotknąć, możesz cokolwiek, ale będziesz uzdrowiony, będziesz zbawiony, będziesz uwolniony. Twoja rodzina, nasi bliscy. Amen. Halleluja. Niech wiara rośnie. Ale chcieliśmy iść dalej. Kiedy Pan Jezus... Wydarzyło się takie wspaniałe rzeczy. I wiecie, ten pastor, ten przełożony synagogi jest w centrum tego. On widzi wspaniały cud i jego wiara znowu rośnie. On mówi, ta kobieta, tyle lat chora. I wiecie, nawet do niego może było potwierdzenie, że taki jakiś dziwny zbieg okoliczności, że 12 lat moja córka, 12 lat ta kobieta chorowała, to jest obraz, że zaraz będzie uzdrowiona moja córka. I jego wiara rośnie. Jego wiara rośnie. I on już jest taki podekscytowany. Teraz może już to jest ostatni cud w tym mieście. Idziemy już z Panem Jezusem do mojego domu. I właśnie w tym czasie przyszła próba. Przyszła próba. Nie tak dawno mieliśmy takie słowo na temat próby wiary. Przyszła próba i przyszli ludzie, którzy powiedzieli do tego przełożonego, wzięli go na bok i mówią do niego, słuchaj, nie trudź już nauczyciela, bo już jest po wszystkim. Teraz ciebie twoja żona bardzo potrzebuje. Dom jest pogrożony w żałobie. Potrzebują ciebie bardzo. Bardzo ciebie potrzebują. Musisz zostawić teraz już nauczyciela. Już jest po wszystkim. Już jest po wszystkim. I dla niego to musiał być niesamowity cios. Ja próbuję sobie wyobrazić, nie umiem. Nie potrafię. Ale to musiał być straszny cios dla ojca. To musiał być niesamowity ból. Na pewno gardło zacisnęło mu. Nie potrafię już nic powiedzieć do Jezusa. Chociaż jakieś słowa podziękowania, że chociaż chciałem, żebyś poszedł i wyraziłeś dobrą chęć. Chciał cokolwiek powiedzieć, ale nie mógł. Bo nie był w stanie. Ja go rozumiem. Ale wiecie, Pan Jezus usłyszał to. Bo Pan Jezus zawsze słyszy. Halleluja. Podszedł do niego, znowu go przytulił do ramienia i mówi się, nie bój się, tylko wierz. Amen? Nie bój się, tylko wierz. Te słowa są jakby ponad epoką, ponad przestrzenią. Te słowa jakby są ponad wszystkimi, jakikolwiek mogą być czasy, jakikolwiek. Te słowa brzmią Pana Jezusa, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Halleluja. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus.
On nie zostawi ciebie w połowie twojej nadziei. On do końca będzie z tobą, jeśli wierzysz. Jeśli tylko zaufamy, jeżeli tylko wierzymy. Wiecie, słyszymy dziesiątki świadectw. Kiedy siostra modliła się o swojego męża, kiedy się modliła, pewna kobieta modli się o swojego męża i modli się rok, drugi, trzeci, czwarty, siódmy rok się modli i mówi, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom i modli się i wierzy w to i w swoim sercu coraz bardziej się modli, coraz bardziej wierzy, chociaż okoliczności są coraz bardziej przeciwne. W pewnym dniu przychodzi ten dzień, przychodzi ten moment i mąż przyjmuje Jezusa Chrystusa i się nawraca. Halleluja. Nie bój się, tylko wierz. Jeżeli masz w swoim sercu słowo, masz słowo w swoim sercu, to wierz, bo buduj na tym słowie, buduj, wypowiadaj go, pomimo to, że na okoliczności są różne, niech te duże oczy patrzą na Boga, niech one wyglądają tego, co się ma wydarzyć, nie bój się, tylko wierz. Kiedy się będziesz bał, będziesz patrzył pod nogi i nie będziesz patrzył na Boga, ale będziesz patrzył pod nogi, żeby nie upaść, żeby się nie potknąć, żeby widzieć te rzeczy, które są tak bardzo realne i przyziemne, ale kiedy wierzysz Bogu, patrzysz na Boga, halleluja, nie boisz się. Nie boisz się. Halleluja. Taka jest wiara. Nie bój się, tylko wierz. Pan Jezus dzisiaj do ciebie mówi to słowo i do mnie. Do ciebie i do mnie jest to słowo. Nie bój się, tylko wierz. Halleluja. Halleluja. Zostawmy wszelki strach. Tak jak tutaj było powiedziane, sam może nie dasz rady, ale w Jezusie Chrystusie to jest możliwe. Powiedz, Panie, składam to u Twojego krzyża. Składam wszelki strach, wszelką bojaźń, wszelką gorycz składam u Twojego krzyża, bo chcę uwierzyć Tobie. Uwierzę w Tobie. Halleluja. I swoją siłą nic nie dam rady, ale Ty mi pomożesz. Ty mi pomożesz. Zabierzesz wszelki ciężar. Amen. Halleluja. I Pan Jezus mówi do Niego te słowa. Następnie zabiera trzech uczni. Zabiera tego przełożonego synagogi, tego pastora, ojca tego dziecka. Zabiera i idzie. I resztę zostawia, na pewno polecenie zostawił swoim uczniom. Wy się tym zgromadzeniem zajmijcie. Wy tutaj prowadźcie uwielbienie, módlcie się o chorych dalej. Zajmijcie się tym tłumem, ja idę załatwić sprawę. I on idzie. I nie wiem, co wyobrażał sobie ten ojciec, ale był pewien jeszcze troszeczkę nadziei. Skoro Pan Jezus idzie, to coś się tam musi wydarzyć, bo kiedy Pan Jezus przychodzi, to nigdy nie jest próżni. Nigdy się, nie ma czegoś takiego, że się nic nie wydarzy. I doświadczamy tego w naszych spotkaniach, doświadczamy tego, kiedy się modlimy, kiedy przychodzimy na spotkania. Halleluja. Wiecie, to jest cudowne. Ja to powtarzam często i zachęcam was, przychodźcie na spotkania, chodźcie na tam, gdzie się modlimy, tam, gdzie się spotykamy. Przychodźcie do zgromadzeń. Nie zostawiajmy, kiedy nie ma przyczyny, ale przychodźmy słuchać Słowa Bożego, słuchać Boga, bo tam, gdzie idziesz, tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam się zawsze coś wydarzy. Halleluja. Kiedy przychodzę na spotkania modlitewne, kiedy piątek i chcę zaprosić serdecznie wszystkich mężczyzn, którzy chcą się modlić, piątek godzina 20, każdy piątek tutaj jest modlitwa, siostry mają w czwartek, też 20, też godzina 20, więc chcę was zaprosić, bo wiem, że kiedy przychodzę na te modlitwy, kiedyś było tak, że przygotowywałem się, spinałem się, słowo mam, uwielbienie jakieś, coś tam trzeba robić, a Duch Święty i tak wszystko mi rozwalił. Zawsze zrobił po swojemu. Halleluja. I Bóg zawsze zrobił to, co chciał zrobić. A od pewnego momentu idę i mówię, Duch Święty, chcę, żebyś mnie zaskakiwał. Chcę, żebyś znowu pokazał mi coś nowego. Halleluja. I przychodzimy i Bóg zrobi swoje rzeczy. Przychodzimy i Bóg robi swoje rzeczy. Daje swoje słowo. Daje tak precyzyjnie. Przychodzą ludzie, których nie znamy nawet. Przychodzą ludzie, których nie znamy i przychodzi słowo objawione. Bóg mówi do niego. Patrzymy się, człowiek płacze i mówi, nikomu nie powiedziałem o tym. Skąd to Bóg wie? Halleluja. A potem przychodzi z leczeniem, przychodzi i załatwia tę sprawę. On nie zostawia tego w takim sprawie, w takim stanie, że objawił ci, co ci jest i zdiagnozowany jesteś. Wielu ludzi dzisiaj jest zdiagnozowanych. Ale Pan Jezus zawsze do końca doprowadzi sprawę. On na tę diagnozę postawi swoją kropkę. Halleluja. On uzdrowi, on dotknie, on uwolni i on tak robi. Halleluja. I rozkoszuje się tymi momentami, kiedy Pan dotyka i kiedy Pan załatwia sprawę do końca, kiedy on robi. I tutaj jest taki sam przykład. Pan Jezus, kiedy usłyszy twoją prośbę, twoją modlitwę, to on nie zostawi tego tak, jak to w połowie zadania. Idą. I przyszli do domu przełożonego, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wiele zawodzących. Wiecie, i Pan Jezus widział znowu nieokładkę. Wielki płacz, wielki lament, wielki zamęt tam był. A Pan Jezus zganił ich, powiedział, czemu czynicie zgiełk i zamęt? I on tak jakby obraził tych ludzi. Przecież to jest naturalne. A ty mówisz zgiełk i zamęt. Czemu lamentujecie? Przecież dziewczynka nie umarła, ale śpi.
I tutaj jest następna prawda, którą musimy się dowiedzieć, jeżeli nie wiemy. Ale na pewno wszyscy już wiemy, bo czytamy listy, czytamy Słowo Boże. Pan Jezus objawił prawdę, co się dzieje w życiu wierzących ludzi, kiedy przyjmą Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy jesteśmy nowonarodzeni, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę już śmierć nigdy nad nami nie panuje. Amen. Dwie osoby powiedziały. Trzy. Śmierć nad wami nie panuje. Amen. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy pokutowałeś swoich grzechów, kiedy zostałeś na nowo zrodzony przez krew baranka, śmierć nad nami nie panuje. Pan Jezus to tutaj odkrył. W tym słowie, nie odkrył, bo On to wiedział. On to od początku wiedział, ale my to odkrywamy. Że kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę już nigdy nie umrzesz. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Amen? Są to słowa Pana Jezusa, czy nie? Choćby i umarł, żyć będzie. Na wieki. Halleluja. Więc jeżeli kto wierzy w Jezusa Chrystusa, choćby i umarł, choćby zasnął, powiem to tak po jak Pan Jezus mówi, choćby i zasnął, żyć będzie na wieki. Halleluja. Ja to zrozumiałem kiedyś, kiedy wiecie, na pogrzebie mojego taty. Kiedy brat Michał głosił na pogrzebie mojego taty, byłem zrozpaczony, byłem bardzo, bardzo smutny. Bardzo moje serce bolało. I w pewnym momencie usłyszałem te słowa z jego ust. Zasnęli. Ci, którzy zasnęli. Tam nie padło ani jedno słowo śmierć na tym pogrzebie. Ja mówię, sytuacja wygląda i atmosfera jest, jakby była śmierć. Ale Ty, Boże, powiedziałeś, że zasnął. Wiecie, mój tata lubił sobie zdrzemnąć po obiedzie i on się poszedł przedrzemać, przespać trochę. Poszedł się przespać na ten czas, kiedy my wszyscy dołączymy i Pan Jezus przyjdzie. Amen? Czy rozumiecie to, co Pan Jezus mówi? Zasnął. Ona śpi. Ona śpi. Kiedy wierzący człowiek, powiedzmy w nawiasie, umiera, to nie umiera, ale on zasypia. Na czas, kiedy Pan Jezus znowu go obudzi. Halleluja. Jest odrodzony do życia. Nasz duch jest odrodzony do życia przez Jezusa Chrystusa, przez krew baranka. I tak naprawdę my nigdy nie umieramy. Nigdy nie umrzemy. Halleluja. Apostoł Paweł to powiedział, my zaś, którzy zasnęliśmy w Panu, amen, zostaniemy obudzeni, aby być razem z Nim. Nie ci, którzy umarli i już nie ma dla nich nadziei, ale ci, którzy zasnęli w Panu, zostaną obudzeni, aby znowu żyć na wieki razem. Halleluja! Ale już nie sami, ale z Panem, twarzą twarz. Razem weselić się, już bez smutku, bez żadnych żalów, bez żadnego bólu. Razem wiecznie z nimi. Halleluja! I Pan Jezus tutaj mówi o takiej prostej rzeczy. Mówi, ona nie umarła. Ona tak naprawdę nie umarła. Ale śpi. A tam już byli lekarze, już byli wszyscy i wszyscy dobrze wiedzieli, że jest sytuacja inna. Ale oni patrzyli oczami po okładce. Oni patrzyli po okładce. Pan Jezus na nowo odkrywa następną prawdę. Mówi, kochani ludzie wierzący, rodzina pastora mówi do nich, ona nie umarła, ona śpi. Wy kochacie Jezusa Chrystusa, kochacie Boga. Poznaliście Go i jesteście całym sercem przy Nim i tak naprawdę wy nigdy nie umrzecie. Ale kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Choćby i zasnął, będzie obudzony do wiecznego życia. Halleluja. Chciałoby się już ten czas, ale to będzie tak niedługo. I wiecie, On tutaj, Pan Jezus tutaj bardzo ważną prawdę odkrył. Chciałbym, aby to była kolejna prawda, którą zapamiętamy. Dlatego, że czasami zachowujemy się, czasami jesteśmy. Ja wiem, że smutek jest smutkiem, ze smucącymi mamy się smucić, ale wiecie, czasami się zachowujemy tak, jakby już nadzieja się skończyła, jakby już nic się nie do uratowania. Nasi bliscy czekają na nas. I kiedyś razem się zobaczymy. Amen? Dlatego naszym zadaniem, abyśmy byli blisko Pana, abyśmy wszyscy poznali Jego imię, abyśmy wszyscy byli blisko Niego i wierzyli w Niego. Amen? I wtedy kiedyś obudzimy się razem z naszego snu, kiedy się jedni się przedrzemią, drudzy się przespią, obudzimy się razem, Pan Jezus Chrystus. Ja wiem, że taka trąba będzie kiedyś, bardzo głośna trąba, kiedy na głos i dźwięk trąby wszyscy się obudzą i zobaczą Pana, jak przychodzi w fale. Halleluja, jak porywa na obłokach. To jest cudowny moment, cudowny moment. Możemy oczyma wiary już widzieć ten moment. Ale tutaj Pan Jezus mówi, ona nie umarła, ale śpi. Halleluja. Wyśmiali Go. Popatrzcie, jak człowiek potrafi szybciutko z płaczu przejść w śmiech. To jest dla mnie zaskakujące. W jednym momencie rozrywa jego duszę, targają emocje, wydaje się, że zaraz oszaleje, ale 3 sekundy później potrafi się wyśmiewać. I tak być nie powinno. Kiedy dusza, kiedy nasze serce jest oddane Bogu, to ono jest oddane Bogu. Amen? Wielu ludzi powierzchownie potrafi zrobić wiele rzeczy, ale kiedy Pan dotknie twojego serca, to się zmieni wszystko. Halleluja. I ci ludzie, oni byli z zewnątrz, oni nie rozumieli sprawy, oni nie znali Boga.
mogę to powiedzieć z pełną otwartością, nie znali Boga, dlatego że gdyby Go znali, to wiedzieliby, że ta dziewczynka nie umarła, ale śpi. Albo przynajmniej uwierzyliby w tym momencie. Pan Jezus wziął rodziców, wziął tatę, mamę, resztę wszystkich wyrzucił. Tych, którzy się płakali, śmiali, cokolwiek robili, niech co robią, niech co na zewnątrz. Wyrzucił ich, powiedział im, że stypy nie będzie. To dopiero chyba zaczęli płakać. I wiecie, i zaprosił tylko rodziców, tatę, mamę, wziął swoich uczni, przyszedł i powiedział do niej: dziewczynko, wstań, dość spania, dosyć spania. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja, halleluja. Obudził ją i wiecie, na polecenie tego, Pan Jezus zawsze dawał słowo takie, które pobudzało wiarę. On powiedział: dajcie jej jeść, bo długo nie jadła, jest na pewno głodna. I to była prawda. Wiecie, rodzice na nowo mogli zacząć wierzyć. Na nowo, bo oni może przecierali oczy i nie wiedzieli, co się stało. Ale on powiedział do mamy: przygotuj dla twojej córeczki jedzenie. Przygotuj, bo jest głodna. Halleluja. Powiedział też takie zdanie: nikomu o tym nie mówcie, co się tu wydarzyło. Ale to tylko dlatego, że Pan Jezus miał być ukrzyżowany. I wiedział, że gdyby ludzie Go okrzyknęli królem, gdyby Go okrzyknęli Mesjaszem, to mogłoby do tego nie dojść, a wtedy my nie bylibyśmy zbawieni. I On chciał, żeby jak najmniej ludzi o tym wiedziało, dlatego że On musiał być sponiewierany, znienawidzony. I wiele ludzi Go nienawidziło. Popatrzcie się, takie rzeczy się działo, a człowiek, natura człowieka nadal jest w stanie nienawidzić. Jest w stanie nadal być przeciwna. Nadal jest w stanie oskarżać. Nasz Pan Jezus Chrystus pokazał doskonałą drogę, jaki On jest. Żadnego oskarżenia, żadnej nienawiści. Powiedział: ja was kocham. Halleluja. Kiedy tylko wzywasz imienia Pana Jezusa, wybawiony będziesz. Kiedy tylko przywołujesz Go swoim pragnieniem, kiedy tylko westchniesz do Niego, niezależnie z jakiej denominacji jesteś, niezależnie do jakiego kościoła chodzisz, niezależnie czy w ogóle chodzisz do kościoła, czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia dla Pana Jezusa. Czy twoje życie jest ciężko obładowane jakimiś przestępstwami, czy nie. Czy jesteś dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem, czy twoje życie wydawałoby się jest całkiem w porządku. Jezus Chrystus jest zainteresowany, kiedy tylko Go pragniesz, kiedy Go zawołasz swojej duszy i uwierzysz w swoim sercu, że Pan Jezus jest, a On tutaj jest na tym miejscu. Halleluja. To On będzie u ciebie jeszcze dzisiaj. Halleluja. Jeszcze dzisiaj. I może to będzie trwało. W jednym przypadku to może będzie trwało. Tak jak w przypadku tego pastora. To się nie stało natychmiast wtedy, jak on sobie to wymarzył, że Pan Jezus włoży ręce i będzie uzdrowiona. Ale to się stało jeszcze w większym stopniu. Halleluja. Pan Jezus się nigdy nie spóźni, nigdy nie przyjdzie za późno po czasie. On zawsze przyjdzie w tym czasie, kiedy ty potrzebujesz. Nie bój się, tylko wierz. Halleluja. I chcę was zachęcić do gorącej wiary, żywej wiary. A ta wiara rodzi się ze Słowa Bożego. Nie zdobędziemy jej nigdzie indziej. Wiecie, są fajne, różne rzeczy, które możemy mieć, ale kiedy my chcemy zastąpić cokolwiek innym Słowo Boże, wiara nie będzie rosła. Wiara rośnie tam, gdzie ty zamykasz swoje drzwi, gdzie rozmawiasz ze swoim Panem, gdzie rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, gdzie rozmawiasz z Duchem Świętym, gdzie czytasz Jego Słowo i pytasz: Panie, co ono dla mojego życia może znaczyć? I tam rośnie wiara. Halleluja. I Pan Jezus buduje wiarę. I kiedy czytamy, kiedy słyszymy świadectwa, że ktoś przychodzi, prosi o uzdrowienie i zwykli ludzie, normalni ludzie modlą się, wkładają ręce i on zostaje uzdrowiony. I czasami się nasze oczy otwierają, mówimy: wow. Boże, to się stało. A Bóg mówi: a co się miało stać, skoro jesteście blisko mnie? Skoro ja jestem pośród was? Przecież to ja uzdrowiłem. My tacy myślimy, to my. Tak się czasami zachowujemy, jakby to my coś zrobiliśmy. Ale tak naprawdę Jezus Chrystus. My nic nie jesteśmy w stanie. Jak siostra tutaj powiedziała, że nawet nie potrafimy myśli samych odrzucić od siebie. Amen? Ale uwierz w Jezusa Chrystusa. Nie bój się, tylko wierz. Chciałbym tym słowem zachęcić was do gorącej wiary, do żywej wiary. Do żywej wiary, która może obudzić w tobie nową nadzieję. Do tego, że coś może w twoim życiu przepadło. Coś już się skończyło. Coś już może, wydaje się, że już zamknięty etap. Ale ty możesz na nowo przyjść do Jezusa Chrystusa i powiedzieć: nie boję się, Panie, ale uwierzyłem Tobie. Uwierzyłem Tobie i wiem, że się nie zawiodę. W jednej pieśni śpiewaliśmy, że kto uwierzy Panu, nie zachwieje się, nie zawiedzie się. Halleluja. I to jest prawda. Chcę wam powiedzieć, że to jest prawda. Pomimo tego, że czas czasami leci i my sobie wyobrażamy, to już powinno być, a jeszcze tego nie ma. Jezus Chrystus to zrobi w twoim życiu. Kiedy Go poprosiłeś,
Módl się o słowo. Módl się o słowo. On przyjdzie do ciebie z słowem. Halleluja. Czasami się modlę, czasami proszę Boga, czasami się modlę. I my ludzie jesteśmy tacy, że zwłaszcza rano, kiedy się obudzisz, otworzysz oczy, to jesteśmy tacy zakręceni, że wydaje mi się, że ta odpowiedź może przyjdzie po południu albo na spotkaniu modlitewnym, bo tam będziemy się modlić i Duch Święty zacznie mówić. I wiecie, i przychodzi SMS, czytam i patrzę się, przecież już przyszła odpowiedź. Czasami tak jest. Czasami tak jest. I Bóg tak precyzyjnie mówi, że ostatnio powiem wam, jakiś brat, nie wiem, muszę go poznać, bo numer, nie znam numeru, jeszcze nie zadzwoniłem do niego. Kiedy modliłem się i pytałem Boga o konkretną rzecz i to nie była rzecz, która chodzi o, można ją znaleźć w Słowie Bożym, to ktoś, właśnie ten brat, posłał mi Słowo Boże, urywek ze Słowa Bożego, która była odpowiedź właśnie na moją modlitwę. Tylko urywek posłał. Gdyby posłał cały werset, to pomyślałbym, że chodzi o coś bardzo duchowego. Ale ten urywek wskazywał na to, co ja się zapytałem, Bóg odpowiedział. Halleluja. Taki jest nasz Bóg. Dlatego spędzajmy z Nim czas, czytajmy Jego Słowo. Niech Słowo Boże będzie przewodnim. Ja zawsze wracam do Ewangelii i jest ono rozkoszą dla mnie. Halleluja. Jest rozkoszą, kiedy czytam cuda, kiedy czytam, co się dzieje, kiedy Pan Jezus przychodzi, kiedy On dotyka, kiedy On nakłada błoto na oczy ślepych. To mówię, dobrze, że był ślepy, że tego nie widział. Halleluja. Ale Pan Jezus nie ma reguły, nie ma ramek. On zawsze przychodzi w różny sposób. I On chce nam pokazać, że On do ciebie chce przyjść każdy dzień inaczej. Każdy dzień chce przyjść w inny sposób. My się czasami tak bardzo spinamy i ukształtujemy, że On musi przyjść tak, jak przychodził 20-30 lat temu. Albo za pierwszego przebudzenia. Byłem wtedy i wiem, że On przychodził w taki sposób i to było duchowe. To było takie. Ale dzisiaj Pan Jezus chce przyjść w inny sposób. I czy ty Go rozpoznasz? Rozpoznasz Go, kiedy będziesz w Jego słowie, jeżeli będziesz w Jego społeczności, Jego relacji. Usłyszysz Jego głos i rozpoznasz, to jest ten głos. To jest ten głos. Halleluja. Poznasz, że to jest Jezus Chrystus. Bez Niego, bez Słowa Bożego, bez Jego relacji, bez obecności w Jego społeczności nie damy rady rozpoznać Pana Jezusa. Nie bój się, tylko wierz. Amen. Halleluja. Chcę was zachęcić do modlitwy. Do modlitwy, abyśmy się w naszych domach modlili, w naszych komorach modlili, na spotkaniach modlitewnych. Bądźmy ludźmi modlitwy. Módlmy się o to, co chcemy uwidzieć. Tak jak ten pastor przyszedł do Pana Jezusa i mówi, Panie Jezu, ja wiem, co potrzebuję, a wiem, co Ty możesz. Tylko przyjdź, włóż ręce i będzie uzdrowiona. Chcielibyśmy być takimi ludźmi jak On i nie zawiedziemy się. Pan Jezus powiedział do Niego, pójdę. W porządku, pójdę. Halleluja. Bądźmy takimi ludźmi. Przychodźmy do Niego i wierzmy, że On nam da. Że On nam jest gotowy obdarować nas. Amen? Amen? Jezus Chrystus jest na tym miejscu, jest w Twoim sercu, jest w Twoim domu. On jest razem z Tobą, zameldowany na stałe, jeśli Go o to poprosiłeś. Dlatego bądź z Nim, przebywaj z Nim i nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Amen.